Cześć, jestem Iza i chcę Wam opowiedzieć trochę o sztuce. Czy zastanawialiście się kiedyś, kim były uwiecznione na obrazach osoby? Czym się zajmowały? Co lubiły? Pomyślcie, że te osoby kiedyś naprawdę istniały. Jak myślicie, co by nam powiedzieli owi tajemniczy mieszkańcy obrazów, gdyby mogli do nas przemówić? Może by byli zaskoczeni naszym ubiorem? A może po prostu by się z nami przywitali? Ciekawa jestem, czy wiecie, jak nazywamy tego rodzaju obraz? Tak, to portret! Znajdujemy się w Galerii imienia Ślędzińskich. Możemy tu zobaczyć naprawdę wiele interesujących portretów. Popatrzcie, oto niektóre z nich. W ujęciu en face, czyli na wprost. Z profilu, czyli widzimy twarz portretowanej osoby z boku. Czy też w 3/4, czyli z twarzą nieznacznie zwróconą w bok. Portrety też są różne ze względu na sposób ujęcia postaci. Ten najbardziej popularny to po piersie. Trochę rzadziej spotykany to półpostać. A ten, który Was najbardziej zaskoczy, to wizerunek całopostaciowy. Czyli tutaj widzimy postać całą, łącznie ze stopami. Portrety mogą być też wielopostaciowe, tak jak ten portret rodzinny. Ważne, abyście zapamiętali, że portret to wizerunek konkretnej osoby z widoczną twarzą. To teraz zagadka. Który z obrazów nie jest portretem? Oczywiście ten. Dlaczego? Mimo iż na obrazie pojawiają się postacie, nie widzimy ich twarzy. I to nie one są bohaterami tego obrazu. Wszystkie te portrety kryją w sobie jakąś tajemnicę. Dziś chciałabym Wam opowiedzieć o jednym z nich. Portret Heleny Dobrowolskiej, namalowany przez Ludomira Ślędzińskiego już prawie 100 lat temu. Obraz ten jest niezwykły z kilku powodów. Zwróćcie uwagę na twarz portretowanej. Jest namalowana doskonale. Wydaje się być wręcz trójwymiarowa. Nie widzimy pociągnięć pędzla. Farba rozprowadzona jest idealnie gładko. Co ważne, artyście udało się uchwycić podobieństwo modelki. Pomyślcie, jak trudno namalować jest kogoś, aby był do siebie podobny. Jestem ciekawa, czy rozpoznacie Helenę na zdjęciu. Zobaczcie, to ona. Niezwykłość tego portretu tkwi także w oczach. Mamy wrażenie, że Helena stale nas obserwuje. Podąża za nami wzrokiem, bez względu na to, z której strony obrazu staniemy. Niezwykła jest także technika wykonania tego portretu. To, że został namalowany farbami, już wiecie, ale zauważcie, że pojawiają się na nim także elementy, które są wypukłe. Na przykład oparcie krzesła, uchylone drzwi, czy też parapet. Wykonane zostały z masy gipsowej, która nałożona jest na drewnianą powierzchnię obrazu. Czyli taka rzeźba w obrazie. Ludomir Ślędziński przez całe życie namalował tylko 7 takich obrazów, z czego 3 zostały zniszczone w trakcie wojny, 3 znajdują się w różnych muzeach w kraju, a Helena szczęśliwie trafiła do naszej galerii w Białymstoku. Czy jest jakiś element tego obrazu, który wydaje Wam się być dziwny? Pomyślcie. Pewnie zwróciliście uwagę na prawą dłoń Heleny. Wydaje się być nieco za długa w nadgarstku, jakby niezwiązana z resztą ciała, nienaturalnie wygięta. Czy Ludomir Ślędziński mógł się tak pomylić? Nie sądzę. Pozwolił sobie, podobnie jak współcześni mu artyści, na mały eksperyment. Czy wiecie, że w portrecie może chodzić też o coś więcej niż tylko o uwiecznienie konkretnej osoby? W obrazach mogą być okryte znaczenia, mogą być zapisane całe historie, a czasem też sekrety. Jaką tajemnicę skrywa Helena? Co kryje się za uchylonymi drzwiami? Dlaczego wnętrze, w którym się znajduje, jest prawie puste? Jak myślicie? Ja nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale wiem, kim była sama Helena. Trudno wyobrazić sobie dom Ślędzińskich bez jej osoby. Pomagała artyście w pracowni, przygotowywała płótna, a także spisywała jego wszystkie tworzone prace. Zajmowała się też edukacją swojej siostrzenicy, Julity.
Zachęcam Was do obejrzenia obrazu na własne oczy. Może odkryjecie coś jeszcze?